13 maja 1917 roku nastąpiło pierwsze objawienie się Matki Bożej. Łucja, Franciszek i Hiacynta pilnowali statka owiec na łące Cova da Iria, należącego do rodziców Łucji. 13 maja 1917 roku bawiliśmy się z Hiacyntą i Franciszkiem na szczycie zbocza Cova da Iria. Budowaliśmy murek dookoła gęstych krzewów, kiedy nagle ujrzeliśmy jakby błyskawicę. Lepiej pójdźmy do domu, powiedziałam do moich krewnych. Zaczyna się błyskać, może przyjść burza. Dobrze, odpowiedzieli. Zaczęliśmy schodzić ze zbocza, poganiając owce w stronę drogi. Kiedy doszliśmy mniej więcej do połowy zbocza, blisko dużego dębu, zobaczyliśmy znowu błyskawicę, a po zrobieniu kilku kroków dalej ujrzeliśmy na skalnym dębie panią w białej sukni, promieniującą jak słońce. Jaśniała światłem jeszcze jaśniejszym niż promienie słoneczne, które świecą przez kryształowe naczynie z wodą. Zaskoczeni tym widzeniem zatrzymaliśmy się. Byliśmy tak blisko, że znajdowaliśmy się w obrębie światła, które ją otaczało lub którym ona promieniowała, mniej więcej w odległości 1,5 metra. Potem nasza droga pani powiedziała: nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Skąd pani jest? Zapytałam. Jestem z nieba. A czego pani ode mnie chce? Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Czy ja także pójdę do nieba? Zapytałam. Tak, odpowiedziała Matka Boża. A Hiacynta? Też. A Franciszek? Także, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. Przypomniałam sobie 2 dziewczynki, które niedawno umarły. Były moimi koleżankami i uczyły się tkactwa u mojej starszej siostry. Maria das Neves jest już w niebie? Tak, jest. A Amelia? Zostanie w czyśćcu aż do końca świata. Potem Matka Boża zapytała: czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośba o nawrócenie grzeszników? Tak, chcemy. Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. Wymawiając te słowa, łaska Boża rozłożyła po raz pierwszy ręce, przekazując nam światło tak silne, jak gdyby odblask wychodzący z jej rąk. To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle. Pod wpływem wewnętrznego impulsu, również nam przekazanego, padliśmy na kolana i powtarzaliśmy bardzo pobożnie: o Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Mój Boże, kocham Cię w Najświętszym Sakramencie. Po chwili nasza droga Pani dodała: odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny. Potem zaczęła się spokojnie unosić w stronę wschodu i wreszcie znikła w nieskończonej odległości. Światło, które ją otaczało, zdawało się torować jej drogę do przestworza niebieskiego. Z tego powodu mówiliśmy nieraz, że widzieliśmy, jak się niebo otwierało. Wydaje mi się, że pisząc o Hiacyncie albo w jakimś innym liście już podkreślałam, że przed naszą panią nie mieliśmy strachu, lecz przed nadchodzącą burzą, przed którą chcieliśmy uciec. Ukazanie się Matki Bożej nie wzbudziło w nas lęku ani obawy, ale było dla nas zaskoczeniem. Gdy mnie pytano, czy odczuwałam lęk, mówiłam tak, ale to się odnosiło do strachu, jaki miałam przed błyskawicą i przed nadchodzącą burzą, przed którą chcieliśmy uciekać, bo błyskawice widzieliśmy tylko podczas burzy. Błyskawice te nie były jednak właściwymi błyskawicami, lecz odbiciem światła, które się zbliżało. Gdyśmy widzieli to światło, mówiliśmy nieraz, że widzieliśmy przychodzącą naszą dobrą panią. 13 czerwca 1917 roku nastąpiło drugie objawienie się Matki Bożej. Łucja postanowiła nie opowiadać o objawieniu nikomu, jednak młodsze dzieci opowiadały o wszystkim rodzicom. Wieść się rozniosła. Rodzina Łucji nie przyjęła tej informacji dobrze. Matka zarzucała jej kłamstwo i kazała wszystko odwołać. Jednak Łucja odmówiła. 13 czerwca miało miejsce kolejne objawienie. Tym razem dzieciom towarzyszyli zaciekawieni dorośli. Po odmówieniu różańca z Hiacyntą i Franciszkiem i innymi osobami, które były obecne, zobaczyliśmy znowu odblask światła, które się zbliżało. To, cośmy nazywali błyskawicą, i następnie pod dębem skalnym Matkę Bożą, zupełnie podobną do postaci z Maja. Czego pani sobie życzy ode mnie? Zapytałam. Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Później wam powiem, czego chcę. Poprosiłam Matkę Bożą o uzdrowienie jednego chorego. Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku, odpowiedziała. Chciałabym prosić, żeby nas pani zabrała do nieba. Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Kto je przyjmuje, temu obiecuję zbawienie dla ozdoby jego tronu. Zostanę tu sama? Zapytałam ze smutkiem. Nie, moja córko. Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga. W tej chwili, gdy wypowiadała te słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jakby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki Bożej znajdowało się serce otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że było to niepokalane serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia. Matka Łucji nadal odnosiła się do niej nieprzychylnie. Następnego dnia, po drugim objawieniu, zaprowadziła ją do proboszcza. Proboszcz ostrzegł dziewczynkę, że wizję może jej zsyłać diabeł, czym bardzo Łucję przestraszył. Niemniej jednak 13 lipca 1917 roku dziewczynka wraz z Franciszkiem i Hiacyntą znowu udali się do Cova da Iria, na miejsce objawień. Na miejscu czekało też około 3000 ludzi, w tym rodzice dzieci. Krótko po naszym przybyciu do dębu skalnego, gdy odmówiliśmy różaniec z ludźmi licznie zebranymi, zobaczyliśmy znany już blask światła, a następnie Matkę Bożą na dębie skalnym. Czego sobie pani ode mnie życzy? Zapytałam. Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko ona może te łaski uzyskać. Chciałabym prosić, żeby pani nam powiedziała, kim jest i uczyniła cud, żeby wszyscy uwierzyli, że nam się pani ukazuje. Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co miesiąc. W październiku powiem, kim jestem i czego chcę i uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Potem przedłożyła kilka próśb. Nie pamiętam, jakie to były. Przypominam sobie tylko, że nasza dobra pani powiedziała, że trzeba odmawiać różaniec, aby w ciągu roku te łaski otrzymać. I w dalszym ciągu mówiła. Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce jak w dwóch poprzednich miejscach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia, a w tym ogniu zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach, podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucone z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadły ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru. Lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi, wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy, wywołujących dreszcze zgrozy. Na ten widok musiałam krzyknąć aj, bo ludzie to podobno słyszeli. Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak rozżarzone węgle. Przerażeni podnieśliśmy oczy do naszej Pani, szukając u niej pomocy, a ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas: widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa VI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, tu Matka Boża ma na myśli nadzwyczajne światło północne, które widziano w nocy 25 stycznia 1938 roku w całej Europie, także w Polsce. Łucja uważała je wciąż za znak obiecany z nieba. Wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji, memu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenie zostanie spełnione, Rosja nawróci się i zapadnie pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary. Tego nie mówcie nikomu. Franciszkowi możecie to powiedzieć. Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Nastała chwila ciszy, a ja zapytałam: Pani nie życzy sobie ode mnie niczego więcej? Nie, dzisiaj już nie chcę od Ciebie niczego więcej. I jak zwykle uniosła się w stronę wschodu, aż znikła w nieskończonej odległości firmamentu. Wydarzenia w Fatimie wywołały niepokój antyklerykalnych władz Portugalii. Lokalni urzędnicy uznali, że trzeba zdusić w zarodku rodzący się kult w okolicach Fatimy. 13 sierpnia 1917 roku w Aljustrel zjawił się burmistrz Orem i zaproponował, że osobiście zawiezie dzieci na miejsce objawienia, jednak zawiózł je do swojego domu, gdzie przez 2 dni je więził i groził, że jeśli nie wyjawią mu tajemnicy, będą się smażyć w oleju. Dzieci nie dały się zastraszyć. 15 sierpnia zarządca odwiózł je do domu. W ten sposób dzieci nie mogły jednak zjawić się w Cova da Iria w wyznaczonym przez Matkę Bożą terminie. 19 sierpnia 1917 rok. Czwarte objawienie się Matki Bożej. Kiedy z Franciszkiem i jego bratem Janem prowadziłam owce do miejsca, które się nazywa Valinhos, odczułam, że zbliża się i otacza nas coś nadprzyrodzonego. Przypuszczałam, że Matka Boska może nam się ukazać i żałowałam, że Hiacynta może jej nie zobaczyć. Poprosiłam więc jej brata Jana, żeby po nią poszedł, ponieważ nie chciał iść. Dałam mu 20 groszy. Zaraz pobiegł po nią. Tymczasem zobaczyłam z Franciszkiem blask światła, któreśmy nazywali błyskawicą. Krótko po przybyciu Hiacynty zobaczyliśmy Matkę Bożą nad dębem skalnym. Czego Pani sobie życzy ode mnie? Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria 13 i odmawiali codziennie różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Co mam robić z pieniędzmi, które ludzie zostawiają w Cova da Iria? Zróbcie 2 przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz nosiła ty z Hiacyntą i 2 inne dziewczynki ubrane na biało. Drugi niech nosi Franciszek i 3 chłopczyków. Pieniądze, które ofiarują na te ołtarzyki, są przeznaczone na święto Matki Boskiej Różańcowej, a reszta na budowę kaplicy, która ma tu powstać. Chciałam prosić o uleczenie kilku chorych. Tak, niektórych uleczę w ciągu roku. I przybierając wyraz smutniejszy, powiedziała: módlcie się wiele, czyńcie ofiarę za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. I jak zwykle zaczęła unosić się w stronę wschodu. 13 września 1917 roku nastąpiło 5. objawienie się Matki Bożej. Dzieci znowu zjawiły się w Cova da Iria. Towarzyszyło im 30 000 osób. Kiedy zbliżała się godzina, przeciskałam się z Hiacyntą i Franciszkiem przez tłum ludzi, którzy nam ledwo pozwalali przejść. Ulice były pełne ludzi. Wszyscy chcieli nas widzieć i rozmawiać z nami. Tam się jeden drugiego nie bał. Wiele osób, nawet zacne panie i panowie, przeciskali się przez tłum, który nas otaczał. Padali na kolana przed nami, prosząc, byśmy Matce Bożej przedstawili ich prośby. Inni, którzy nie mogli się do nas dostać, wołali z daleka: na miłość boską, proście Matkę Bożą, żeby mi wyleczyła mego syna kalekę. Ktoś inny wołał: niech wyleczy moje niewidome dziecko. A znowu inny: a moje jest głuche. I znowu inny: niech mi przyprowadzi z wojny do domu mego męża i mego syna. Niech mi nawróci grzesznika. Niech mnie uzdrowi z gruźlicy. I tak dalej. Tam ukazała się cała nędza biednej ludzkości. Mogliśmy się dalej posuwać dzięki kilku mężczyznom, którzy nam torowali drogę przez tłum. Doszliśmy wreszcie do Cova da Iria, koło dębu skalnego, i zaczęliśmy odmawiać różaniec z ludem. Wkrótce potem ujrzeliśmy odblask światła i następnie naszą Panią nad dębem skalnym. Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W październiku przybędzie również Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce, żebyście w łóżku miały sznur pokutny na sobie. Noście go tylko w ciągu dnia. Polecono mi, żebym Panią prosiła o wiele rzeczy, o uzdrowienie pewnego chorego i jednego głuchoniemego. Matka Boża powiedziała: tak, kilku uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. I zaczynając się wznosić, znikło jak zwykle. 13 października 1917 roku, podczas 6. objawienia, kiedy miał się zdarzyć cud słońca, na miejsce objawień zaczęły napływać tłumy ludzi. Władze Portugalii zrobiły wszystko, aby przez akcję propagandową i zastraszenie nie dopuścić do zgromadzenia. Wysłano kilka tysięcy żołnierzy, aby blokowali drogi prowadzące do miejsca objawień i nie pozwalali ludziom tam się zgromadzić. Jednak napływ pielgrzymów był tak wielki, że wszystkie działania władz okazały się nieskuteczne. W okolicach Cova da Iria zebrało się około 70 000 ludzi, którzy modlili się i śpiewali. Wielu oczekiwało na obiecany przez Matkę Bożą cud. Byli też przedstawiciele rządowej prasy, którzy liczyli na to, że żadnego cudu nie będzie i dzieci się skompromitują. Wyszliśmy z domu bardzo wcześnie, bo liczyliśmy się z opóźnieniem w drodze. Ludzie przyszli masami. Deszcz padał ulewny. Moja matka w obawie, że jest to ostatni dzień mojego życia. Z sercem rozdartym z powodu niepewności tego, co mogło się stać, chciała mi towarzyszyć. Na drodze sceny jak w poprzednim miesiącu, ale liczniejsze i bardziej wzruszające. Nawet błoto nie przeszkadzało tym ludziom, aby klękać w postawie pokornej i błagalnej. Gdyśmy przybyli do Cova da Iria, koło skalnego dębu, pod wpływem wewnętrznego natchnienia, prosiłam ludzi o zamknięcie parasoli, aby móc odmówić różaniec. Niedługo potem zobaczyliśmy odblask światła, a następnie naszą panią nad dębem skalnym. Czego pani sobie ode mnie życzy? Zapytałam. Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Bożą Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domu. Ja miałam panią prosić o wiele rzeczy. Czy zechciałaby pani uzdrowić kilku chorych i nawrócić kilku grzeszników i wiele więcej? Matka Boża odpowiedziała: jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić i niech proszą o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został bardzo obrażony. Znowu rozchyliła szeroko ręce, promieniujące w blasku słonecznym. Gdy się unosiła, jej własny blask odbijał się od słońca. Wtedy też zdarzył się cud słońca, dzięki któremu cała Portugalia uwierzyła w objawienia. Według relacji tarcza słoneczna zawirowała, a potem słońce krążyło wokół własnej osi z zawrotną szybkością. Ludzie byli przerażeni. Zachowując tempo rotacji, słońce oderwało się od firmamentu, przybrało czerwony kolor i zbliżyło się do ziemi, jak gdyby miało spaść. Ludzie zaczęli krzyczeć z przerażenia. Niektórzy zaczęli się głośno spowiadać ze swoich grzechów, sądząc, że to koniec świata. Wielu stało, lecz wielu klęczało i płakało, modląc się. Oto powód, dla którego zawołałam, aby ludzie spojrzeli na słońce. Zamiarem moim nie było zwrócenie uwagi ludzi w tym kierunku, gdyż nie zdawałam sobie sprawy z ich obecności. Zrobiłam to jedynie pod wpływem impulsu wewnętrznego, który mnie do tego zmusił. Kiedy nasza pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus i naszą dobrą panią ubraną w bieli, w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że święty Józef z dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża. Krótko potem ta wizja znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. Miałam wrażenie, że jest to Matka Boża bolesna. Pan Jezus wydawał się błogosławić świat w ten sam sposób jak święty Józef. I znikło to widzenie i zdaje się, że jeszcze widziałam Matkę Bożą karmelitańską. Kiedy wydarzył się zapowiadany cud słońca, wielu ludzi, także ateistów, zaczęło się masowo nawracać. Wywołało to panikę władz, które swoje rządy opierały na antyklerykalizmie. W środkach masowego przekazu usiłowano ośmieszyć to wydarzenie oraz dziesiątki tysięcy jego świadków. Wydawano biuletyny i pamfilety wyszydzające objawienia albo dające im formę spisku lub manipulacji dokonanej przez jezuitów. W 1922 roku agenci rządowi wysadzili w powietrze kaplicę zbudowaną na miejscu objawienia. Treść objawienia Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku na podstawie wspomnień siostry Łucji. Tekst zatwierdzony przez biskupa diecezji Leiria.